Przed nami zadanie z naszego portalu. Mamy tutaj szereg potęgowy i musimy odpowiedzieć na pytanie, której z podanych niżej funkcji jest to szereg Maclaurena. No i możemy wybrać jedną z kilku funkcji tutaj. Dobrze, więc ja tutaj skopiowałem, może i tutaj rozwiążemy i potem sobie sprawdzimy rozwiązanie. Więc tak, no, szereg Maclaurena, czyli to jest szereg Taylora w zerze. No i może napiszmy kilka pierwszych wyrazów tego szeregu, żeby tak zobaczyć, jak to wygląda. Czyli tak, tu jest minus 1 do n plus pierwszej, wobec tego to będzie albo plus 1, albo minus 1, czyli znaki będą na przemian. Teraz tak, dla n równego 0 to jest minus 1 do pierwszej, czyli będzie znak minus. Potem jest co? X do zerowej, czyli będzie plus 1, czyli x. No i przez 1 silnie, prawda? Czyli no napiszmy. Potem jest plus, będzie x do 2 razy 1 plus 1, czyli x do trzeciej przez 3 silnie. No, prawda? To jest tutaj, ten wykładnik jest równy, prawda, mianownik silnia, to jest to samo co w wykładniku, czyli potem będzie minus, no i potem jest n równe 2, czyli będzie 5 tutaj, x do piątej przez 5 silnia, potem jest plus x do siódmej, prawda, przez 7 silnia, no i minus i tak dalej, prawda, czyli to jest ten nasz szereg potęgowy. Może przypomnijmy, no szereg Maclaurena to jest szereg Taylora w zerze. Czyli co? Czyli on się zaczyna tak, f od x, to jest tak, f od zera, wartość w zerze, plus, potem pochodna jest w zerze, razy x, no napiszmy przez 1 silnia, potem jest druga pochodna funkcji naszej w zerze, x kwadrat przez 2 silnia, no i potem, jeżeli, żeby ta funkcja się rozwijała w szereg, to przede wszystkim musi posiadać wszystkie pochodne w zerze, wobec tego ona musi być nieskończenie wiele razy różniczkowana, no i plus jeszcze pewien warunek musi spełniać. Nie będziemy teraz o tym mówić, no w każdym razie, jeżeli ona ma, no właśnie, ma wszystkie pochodne w zerze, to my możemy ten wzór Taylora, prawda, kontynuować tak długo, jak chcemy. No tu jest jeszcze jakaś reszta, która przy odpowiednich warunkach dąży do zera. No dobrze, to teraz popatrzmy sobie, czyli w naszej sytuacji, co tu mamy? Nie mamy wyrazu bez x-a, czyli to znaczy, że tu mamy 0, prawda? Możemy tak napisać, czyli tak, czyli f od 0 jest 0, więc może napiszmy, co wynika stąd dla naszej funkcji. Czyli tak, nasza funkcja, dla której to jest szereg Taylora w zerze, czyli szereg Maclaurena, to f od 0 jest 0. Potem jest co? Potem jest tutaj, prawda? Czyli pochodna f' od 0 powinna być minus 1. Potem jest co? X do trzeciej, nie ma tutaj x kwadrat. No skoro nie ma x kwadrat, to znaczy, że druga pochodna w zerze jest 0. Tak? I potem jest, nie ma tego wyrazu, i potem jest trzecia pochodna w zerze, prawda? To jest x do trzeciej przez 3 silnia ze znakiem plus, czyli trzecia pochodna w zerze jest 1. No dobrze, to popatrzmy teraz na te nasze funkcje. Przede wszystkim wartość w zerze musi być 0. To znaczy, że ani kosinus minus, ani minus kosinus. Wszystkie te trzy funkcje odpadają, zostaje nam tylko sinus i minus sinus. No to zobaczmy, jak to jest z tym sinusem. To tak, pochodna sinusa to jest kosinus, czyli sinus x prim to jest kosinus x. Sinus x druga pochodna to jest, no, pochodna kosinusa, czyli minus sinus x. Prawda? I pochodne sinusa to jest albo sinus, albo kosinus z odpowiednim znakiem. To jeszcze policzmy trzecią pochodną sinusa. Trzecia pochodna sinusa to jest pochodna minus sinusa, czyli to jest minus kosinus x. I wreszcie czwarta pochodna sinusa, może jeszcze też napiszmy czwarta pochodna, to jest pochodna minus kosinusa, czyli sinus x. Czyli czwarta pochodna sinusa jest równa sinusowi. No dobrze, czyli teraz patrzymy. No, czyli wartość pierwszej pochodnej sinusa w zerze jest kosinus 0, czyli 1, a u nas jest minus 1. Aha, czyli sinus też musimy wyrzucić.
No więc została nam tylko jedna możliwość, prawda, że to jest minus sinus. No to zobaczmy, jak wygląda rozwinięcie sinusa. Czyli tak, wartość sinusa w zerze to jest 0, potem jest plus pochodna sinusa, czyli kosinus w zerze to jest 1, czyli jest plus x. Potem jest druga pochodna sinusa, czyli minus sinus x w zerze to nie ma, to jest 0. Potem jest trzecia pochodna sinusa, czyli minus kosinus w zerze, czyli jest minus x do trzeciej przez 3 silnia. No potem jest plus x do, znowuż czwartej nie będzie, bo to jest ponownie sinus, potem będzie piąta, x do piątej przez 5 silnia, minus x do siódmej przez 7 silnia i tak dalej. Czyli znaki są też na przemian, no tylko widzimy, że te znaki są odwrotnie niż w tym naszym szeregu, prawda? To jest plus, to jest sinus x, rozwinięcie sinusa w zerze, x minus x do trzeciej przez 3 i tak dalej, a tu jest minus x plus x do trzeciej, widzimy, że to są te same rzeczy, tylko jest odwrotnie znaki. Wobec tego ta nasza funkcja to jest minus sinus x. No dobrze, to znaczy, że to jest minus sinus x i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.